Przechodzimy do Państwa do kolejnego punktu. To jest punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozdysponowania części rezerwy celowej w ramach zadań priorytetowych. Drodzy Państwo, idea projektu edukacyjnego jest wszystkim, myślę, znana. Chodzi o to, żeby wspierać placówki oświatowe w zakresie tej działalności, która wykracza poza tą aktywność podstawową, a więc aby wspierać różne projekty kierowane do młodych ludzi. Stąd też przeznaczamy na to co roku środki finansowe, myślę, że dosyć znaczne. Natomiast o szczegółach projektu w takim dużym skrócie powiem mój zastępca, pan Łukasz Cieś. Proszę. Dziękuję. W tym roku do budżetu mieliśmy ponad 8 tysięcy złotych. Te środki zostały podzielone na 6 projektów, tak jak Państwo widzicie w uchwale. Oceny projektów dokonała Komisja Edukacji. Co cieszy, te projekty są coraz lepszej jakości. Był dla nas na pewno zaskoczeniem projekt Gimnazjum 36, w ramach którego powstanie szkolna telewizja. Tutaj sfinansujemy warsztaty takie branżowe dla uczniów. No i zakupimy niezbędny sprzęt. Myślę, że ten projekt jest taki długofalowy, będziemy go rozwijać. O szczegółach innych projektów, które Państwo znajdziecie nieco więcej informacji w uchwale. Wszystkie projekty są do wglądu w teczce Komisji Edukacji. Wszystkie projekty spełniały kryteria, które zawarliśmy w regulaminie i myślę, że tutaj jak najbardziej zasadne jest przydzielenie takiego wsparcia, jakie tutaj przypisaliśmy. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Otwieram dyskusję. Ktoś tam poradzi, chciał zabrać głos w tym miejscu? Nie widzę, w związku z tym zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. 18 za. I 10 za. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Dziękuję.